Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Obchodzone corocznie 11 listopada upamiętnia odrodzenie się kraju po 123 latach niewoli. Sylwia Rzeczewska, dzień dobry. W minioną sobotę przypadła 99. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W dzisiejszym programie znalazły się rozmaite obchody, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Przez kilka pokoleń nasi przodkowie walczyli. W ten sposób budzimy patriotyzm. Nasze produkty cieszą się coraz większym powodzeniem. Turniej w Wałbrzychu cieszy się coraz większą renomą. Ludzie o nim słyszą. Tylko brawa dla rodziców, dla dzieciaczków. Ci ciekawi tego czy tamtego będą w stanie coś dla siebie w tym wszystkim znaleźć. Codzienna pamięć o naszym kraju, nie tylko od święta. Tworzy się większa grupa takich pasjonatów, żeby otworzyć grupę rekonstrukcji historycznej. Te tematy rozwiniemy w wiadomościach. Propozycje programowe zarezerwowaliśmy w tym tygodniu dla obchodów upamiętniających Narodowe Święto Niepodległości. Na początek serwisu, jak zwykle, informacje z ratusza, a w nich powiemy o kolejnych inwestycjach. Nasze miasto otrzyma dofinansowanie na budowę 5 odcinków ścieżek pieszo-rowerowych z regionalnego programu operacyjnego w wysokości blisko 760 tysięcy złotych. Inwestycja obejmuje budowę 2,5 km ścieżek na ulicach Akacjowej, Generała Hallera, Okrężnej, Macieja Rataja oraz odcinka na ulicy Łabędziej. Zgodnie z projektem wybudowane będą m.in. zjazdy na posesję oraz umieszczone zostanie oznakowanie poziome i pionowe. Kolejną inwestycją w naszym mieście jest przebudowa i rozbudowa amfiteatru. Na Podzamku cały czas toczą się roboty. Oczywiście ta pogoda bardzo utrudnia wykonawcy działania. Widzicie, że Państwo, ci co tam zaglądają, że tam są ogromne roboty ziemne. Skarpy są bardzo mocno pościnane. Niepogoda utrudniała pracę wykonawcy, szczególnie podczas pogłębiania i powiększania niecki amfiteatru. W planie jest rozbudowa widowni oraz przebudowa sceny z zadaszeniem i przyległego budynku. Ponadto wybudowany będzie parking, nowe schody, zaś cały teren będzie oświetlony i monitorowany. Obecnie po rozbiórce starej zabudowy i usunięciu części skarb robotnicy są w trakcie budowy zabezpieczeń. Mury idą do góry, widzicie Państwo, już jeden stoi. Będą oczywiście teraz kolejne mury budowane tak wokół tej góry zamkowej. Odgrodzony ten amfiteatr będzie właśnie takimi murami po to, żeby zabezpieczyć jakby te skarpy. Inwestycję, która ma kosztować niemal 4 miliony złotych, wykonuje spółka Budex Lutomirski i Wspólnicy. Kolejną inwestycją prowadzoną w tej okolicy jest rozebranie mostu drewnianego na Jeziorze Zamkowym oraz postawienie nowego. Pod koniec października i na początku listopada prowadzone były tam prace rozbiórkowe przez pracowników firmy Dźwigar. W związku z wjazdem ciężkiego sprzętu rozebrano niewielki odcinek ścieżki pieszo-rowerowej. Dopiero zostanie ta ścieżka przywrócona do użytkowania w momencie postawienia nowego mostku, a więc to jest czerwiec przyszłego roku. Nowy most o szerokości 3 metrów i długości blisko 36 ma być zrobiony z drewna klejonego. Zadanie na kwotę 1 100 000 złotych miasto chce zrealizować przy wsparciu środków unijnych. Ostatnią, równie ważną, trwającą inwestycją jest budowa nowej siedziby Miejskiej Powiatowej Biblioteki Publicznej. Prace, które rozpoczęły się w czerwcu 2016 roku, obecnie obejmują prace związane z wykończeniem wnętrza budynku oraz budowę placu przed gmachem. Koszt realizacji inwestycji to 4 miliony złotych, z czego niemal połowę stanowi dofinansowanie. Zakończenie zadania, które przebiega zgodnie z planem i jest wykonywane przez firmę Solgrud, ma nastąpić pod koniec tego roku. Budowanie społecznej świadomości, upamiętnienie oraz oddanie czci bohaterom walk o wolność ojczyzny to główne przesłanki idące za świętami patriotycznymi. Zobaczmy, w jakich obchodach uczestniczyliśmy w Wąbrzeźnie z okazji Święta Niepodległości.
W 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości złożyliśmy hołd i podziękowania wszystkim, którzy za nią walczyli. W naszym mieście obchody święta rozpoczęły się przed tablicą Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, na której utrwalono nazwiska Wąbrzeźnian walczących o wolność Polski. Tam delegacje samorządowców oraz reprezentanci wąbrzeskich instytucji złożyli wiązanki kwiatów. Następnie zebrani udali się do kościoła pod wezwaniem świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, gdzie uroczystość rozpoczęła się od wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Kościół wypełnił się śpiewem w wykonaniu mieszkańców, przedstawicieli władz samorządowych, przedsiębiorstw, związków i organizacji, instytucji oświatowych i kulturalnych oraz służb porządkowych. Następnie nastrój święta dopełnił montaż słowno-muzyczny w wykonaniu podopiecznych warsztatu terapii zajęciowej w Wąbrzeźnie. W programie artystycznym przedstawiono losy Polski, kiedy nasza ojczyzna utraciła niepodległość. Kolejnym punktem programu obchodów Święta Niepodległości była uroczysta msza święta w intencji ojczyzny. Nabożeństwo, które odprawił ksiądz proboszcz Jan Kalinowski, uświetniły poczty sztandarowe oraz kampania honorowa Wojska Polskiego z 8. Grudziąckiego Batalionu Walki Radioelektronicznej. W kazaniu do wiernych ksiądz kanonik przypomniał zebranym, dlaczego tak ważna jest pamięć o tamtych czasach. O to, byśmy tego dziedzictwa, które otrzymaliśmy od Boga i od naszych przodków, nie zawsze. Po zakończonej mszy świętej w asyście wojskowej i pocztów sztandarowych zebrani przeszli ulicami miasta na wąbrzeski rynek. Tam pod pomnikiem żołnierza polskiego przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego w wykonaniu Wąbrzeskiej Orkiestry Dętej poczet flagowy przystąpił do podniesienia flagi państwowej. Następnie starosta wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz powitał przybyłych gości i mieszkańców naszego miasta. W swoim okolicznościowym przemówieniu podkreślał, że coroczne spotkanie jest swego rodzaju manifestacją przywiązania do ojczyzny i przypomnienia o bohaterach dawnych lat. Przez kilka pokoleń nasi przodkowie walczyli o to, abyśmy my mogli spotkać się właśnie w takim miejscu jak tu, na wąbrzeskim rynku. Jako kolejny wystąpił wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlał, który przybliżył losy naszego kraju, kiedy to Polska utraciła niepodległość. Rok 1918, miesiąc listopad, był tym wyśnionym i wyczekiwanym, długo wyczekiwanym czasem, kiedy splot okoliczności historycznych dał Polakom szansę. Po podkreśleniu wagi pielęgnowania pamięci o bohaterach oraz znaczenia patriotyzmu w dzisiejszych czasach przyszedł czas na apel poległych. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej, mieszkańcy Wąbrzeźna, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy, stajemy dziś do apelu pamięci na wąbrzeskim rynku, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Na zakończeniu apelu pamięci żołnierze oddali 3 salwy honorowe. Ostatnim punktem programu było złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku żołnierza polskiego poświęconemu pamięci bojowników pokoju i wolności. Przy dźwiękach werbli w wykonaniu orkiestry dętej WDK delegacje oddały hołd poległym. Po zakończonej uroczystości wszyscy zostali zaproszeni do skosztowania czerniny przygotowanej przez uczniów zespołu szkół we Wroniu. Nadzieja, walka i odwaga to hasła, które przyświecały Polakom walczącym o wolność.
Ich wartość została przybliżona uczniom Szkoły Podstawowej nr 3 w Wąbrzeźnie podczas uroczystego apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Ideą spotkania przygotowanego przez panie Edytę Kuczkowską, Karolinę Bartoś i Wiesławę Szydzik było przypomnienie bezimiennych bohaterów walki o wolność. Tym razem młodzi aktorzy wcielili się w rolę nie tylko tych dzielnych, młodych żołnierzy, ale również ich matek, żon, a nawet dzieci. Całość przedstawienia uzupełniały piosenki patriotyczne w wykonaniu zespołu wokalnego. Widzowie mieli okazję zrozumieć specyfikę tamtych czasów, poczuć emocje towarzyszące ówczesnym Polakom. W jeszcze głębszym zrozumieniu ich tragicznej sytuacji pomógł publiczności taniec zaborców. Muzyka, ruch i symboliczne czarne flagi niszczące Polskę wywołały moc emocji i wzruszeń. Z rozmowy dziadka i wnuczka młodzi widzowie mogli dowiedzieć się wielu cennych informacji o minionych wydarzeniach. Apel uświadomił wszystkim uczniom, jak ważna jest Polska oraz co w dzisiejszych czasach znaczy tak często lekceważone i niedoceniane słowo wolność. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 również uroczyście i w duchu patriotyzmu obchodzili rocznicę odzyskania niepodległości. 10 listopada dla wszystkich uczniów i wychowawców szkoły odbył się uroczysty apel z tej okazji. Pod kierunkiem Ireneusza Topolewskiego i Anny Piórkowskiej uczniowie oraz członkowie szkolnego koła teatralnego z klas od 4 do 7 przedstawili program artystyczny. W montażu słowno-muzycznym przypomnieli społeczności szkolnej daty i fakty związane z tym niezwykle ważnym dla Polaków wydarzeniem. Rusek polskie dzieci męczy. Zatem tacież w polskiej mowie, co go dali na ojcowie, niech słowa mi zabierze. Mojemu całością są żołnierzy bez ojczyzny. Ponadto uczniowie zaśpiewali przepiękne pieśni patriotyczne, w tym między innymi Gdzie są kwiaty z tamtych lat, czy Wojenko, Wojenko. Tego dnia gościem uroczystego apelu była Wąbrzeska Orkiestra Dęta. W przygotowanej wiązance pieśni i piosenek patriotycznych pojawiły się między innymi Legiony oraz My, pierwsza brygada. Dla wielu uczniów występujących w przedstawieniu było to ogromne przeżycie, lecz mimo towarzyszącej tremy podołali temu zadaniu. Jak podkreślali organizatorzy, była to doskonała forma przedstawienia i przybliżenia młodym ludziom wartości patriotycznych. Dyrekcja szkoły składa podziękowanie panu Ireneuszowi Topolewskiemu i Annie Piórkowskiej za zorganizowanie uroczystości oraz paniom Danucie Kurzyńskiej i Małgorzacie Sukowskiej za przygotowanie dekoracji. Uroczysty apel upamiętniający dzień 11 listopada odbył się również w Wąbrzeskim Domu Kultury. W przeddzień rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zespół szkół we Wroniu obchodził święto szkoły, niezmiennie nawiązujące do święta niepodległości. Polsko, ty zawsze wiernych synów miałaś. Takie hasło przyświecało uroczystości, która odbyła się 10 listopada w Wąbrzeskim Domu Kultury. Zespół szkół we Wroniu obchodził tego dnia święto szkoły, które na stałe jest związane z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to nasza uroczysta chwila, kiedy przyjmujemy do grona naszych uczniów pierwszoklasistów, czyli ślubują, składają ślubowanie. Jednocześnie klasy mundurowe otrzymują kolejne stopnie awansu w stopniach naszej tutaj szkoły. To jest bardzo ważna uroczystość dla każdego ucznia zespołu szkół we Wroniu. Tutaj na tej uroczystości każdy z uczni klas mundurowych został mianowany na wyższy stopień. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli władz miasta i gminy Wąbrzeźno, starostwa powiatowego oraz wąbrzeskich służb mundurowych. Ponadto z jednostek, z którymi szkoła współpracuje, obecni byli reprezentanci Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu, 3 Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie oraz 12 Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych z Mirosławca i również Komenda Uzupełnień Wojskowych w Grudziądzu.
Na początku uroczystości dyrektor szkoły Bogusław Gumuła powitał zgromadzonych gości i uczniów. Następnie w swoim przemówieniu odniósł się do ideałów narodowościowych, które towarzyszyły Polakom przez okres zaborów i po odzyskaniu niepodległości. W dalszej części uroczystego apelu uczniowie pierwszych klas o ukierunkowaniu mundurowym złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Pierwszych wyników w nauce. Ślubuję. Ślubuję. Strzec dobrego imienia szkoły i klas. Bezpośrednio po ślubowaniu uczniowie zostali mianowani na pierwszy stopień szkolny, stopień kadeta. Uczniom kolejnych klas akty mianowania na wyższe stopnie szkolne wręczyli m.in. starszy sierżant Sławomir Rumiński z 12 bazy bezzałogowych statków powietrznych w Mirosławcu oraz major Krzysztof Janczak, zastępca wojskowego komendanta uzupełnień w Grudziądzu. Moją rolą było w dniu dzisiejszym wręczanie aktów mianowania na kolejne stopnie szkolne. Zawsze, co roku odbywa się to w taki sposób. Na zakończenie oficjalnej części przedstawiciele starostwa oraz wszystkich zaproszonych jednostek wojskowych podziękowali za przygotowanie uroczystości upamiętniającej jakże ważną datę w naszej historii. Wyrażam szacunek za kultywowanie tradycji obchodu Święta Niepodległości w szkolnej społeczności z jednoczesną organizacją ślubowania uczniów klas pierwszych oraz wręczenia mundurowych odznak nauki. Po wyprowadzeniu szkolnego sztandaru przystąpiono do programu artystycznego, w którym uczniowie przygotowani przez wychowawców Beatę Studzińską-Gołaszewską i Piotra Rypszlegera zaśpiewali pieśni patriotyczne. Następnie w inscenizacji słowno-muzycznej przypomnieli wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Na zakończenie dyrektor szkoły podziękował za przygotowanie części artystycznej uroczystości, gdyż zawsze należy pamiętać i czcić bohaterów. Z okazji tego święta została przygotowana uroczystość, jakże ważna, ponieważ oddaliśmy cześć tym, którzy dawniej oddawali życie za nasz kraj. Tego typu właśnie imprezy to są najlepsze żywe lekcje historii. W ten sposób budzimy patriotyzm, przekazujemy te najwłaściwsze wartości, które powinny być wpajane młodemu człowiekowi. Powstanie tego zakładu datuje się na rok 1945. Przez lata firma wypracowała markę, która znalazła odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą. Czy wiecie, o kogo chodzi? Jeśli nie, dodam, że spółka obchodziła 27 października jubileusz, na który zaproszono nas do Wąbrzeskiego Domu Kultury. Zakład Hydrowacuum w Wąbrzeźnie jako samodzielna jednostka gospodarcza został powołany w roku 1997. Od 20 lat działa na rynku krajowym i zagranicznym, specjalizując się w produkcji urządzeń grzewczych, pomp czy zbiorników ciśnieniowych oraz usługi w zakresie serwisu produkowanych urządzeń. W tej chwili jesteśmy niedużą, ale w miarę nowoczesną spółką, która jest w stanie konkurować na rynkach krajowych i coraz lepiej radzimy sobie też na rynkach zagranicznych. Udział naszej sprzedaży, eksportu w naszej całej sprzedaży jest w granicach 35%. Zainteresowanie produktem na wymagającym rynku niemieckim, austriackim czy też holenderskim wskazuje na wysoką jakość i wytrzymałość zbiorników. Współpracujemy już od kilkunastu lat. Muszę powiedzieć z dużą satysfakcją, że nasze produkty cieszą się coraz większym powodzeniem. Zakład produkcyjno-usługowy w Wąbrzeźnie wchodzi w skład grupy kapitałowej Hydrowacuum SA w Grudziądzu. Stąd na uroczystości nie mogło zabraknąć prezesa zarządu Wojciecha Grabowskiego. To on był osobą, która podejmowała decyzję o powołaniu do życia spółki w Wąbrzeźnie. Mieliśmy określone oczekiwania w momencie powoływania tej spółki. Co do jej rozwoju, co do sposobu funkcjonowania, muszę powiedzieć, że oceniając z perspektywy lat, czyli z tych 20 lat, wydaje mi się, że spółka z nawiązką spełniła wszystkie swoje zadania, a nasze oczekiwania. Czego dowodem był wyjątkowy prezent złożony na ręce Zbigniewa Jóźwickiego przez prezesa zarządu firmy w Grudziądzu. Ta dłoń to dłoń prezesa. Ma kulę ziemską. To są kierunki rozwoju eksportu. Dobrze funkcjonująca spółka z jasno określoną strategią rozwoju przez lata utrzymywała stałych kontrahentów.
W ramach uznania długoletniej współpracy podziękowania skierowano do przedstawicieli firm. Dziękuję za to. To były najcudowniejsze lata współpracy. To są lata, które mijają w oku mgnienia. Ta współpraca jest czymś, czego bym życzył każdej firmie prowadzącej jakąkolwiek działalność gospodarczą, mieć takich partnerów do współpracy. Kolejni prezesi spółki Hydrowakum w Wąbrzeźnie kierowali działalnością i rozwojem firmy oraz kształtowali wszelkie relacje między pracownikami, którzy niejednokrotnie całe życie zawodowe związali z zakładem. Dlatego tym najbardziej zasłużonym wręczono wyróżnienia. Przychodząc do zakładu, to było dużo, dużo więcej pracowników, nie? Ale w tej chwili już jest mniej, ale moim zdaniem się dobrze rozwija i bardzo fajnie jest w zakładzie. Nie ma problemu żadnego, także wszyscy pracownicy sobie są uczynni. To właśnie przyjazną atmosferę w pracy wymieniano jako jedną z cech oddziału w Wąbrzeźnie. Spotkanie w Wąbrzeskim Domu Kultury było dodatkową okazją do integracji, ale przede wszystkim podkreślenia znaczenia wszystkich osób, które tę firmę tworzą. To ma ogromne znaczenie, to jest właśnie poza zakładem, to jest na takiej uroczystości. Chodzi o to, żeby każdy pracownik czuł się związany z własną firmą. Że my jesteśmy tą firmą, to nie ktoś, nie prezes, nie dyrektor, ale my wszyscy tą firmę budujemy, pracujemy na jej rzecz i właściwie to, co ta firma osiąga, to my to osiągamy. Oprócz własnych osiągnięć firma dostrzega i wspiera lokalne talenty. Przekonała się o tym grupa taneczna Flex, która otrzymała wsparcie finansowe od spółki Hydrowakum. Dzięki czemu możemy się cieszyć naszym sukcesem. Podziękowania oraz życzenia kolejnych osiągnięć złożyły obie strony. Po przygotowanym programie artystycznym wszystkie dziewczęta wraz z instruktorką otrzymały upominki. Obchody 20-lecia zakładu produkcyjno-usługowego Hydrowakum Wąbrzeźno odbyły się 27 października. Po części oficjalnej uczestników spotkania czekała jeszcze wspólna kolacja oraz jubileuszowy tort. Memoriał na pływalni miejskiej w Wąbrzeźnie oraz pasowanie w przedszkolu miejskim Bajka. Na tych wydarzeniach skupimy uwagę w kolejnych informacjach. Ale na początek wynik charytatywnego turnieju halowej piłki nożnej dla Łukasza Wróblewskiego. Blisko 20 tysięcy złotych udało się zebrać podczas charytatywnego 10. turnieju Przyjaciół Wróbla. Ekipa TVP z Rafałem Patyrą na czele, współorganizator Robert Rutkowski, a także wielu ludzi dobrej woli uczestniczyło w turnieju, podczas którego zbierane były pieniądze dla Łukasza Wróblewskiego. Którym zdążyliśmy się zżyć, zaprzyjaźnić, polubić, więc teraz czujemy się zobligowani do tego, żeby tutaj przyjeżdżać każdego roku i gdzieś tam się z nim spotkać, chwilę porozmawiać, no i przy okazji także pograć w piłkę, pobyć w tym przyjaznym wąbrzeskim klimacie. Na hali Wąbrzeskiego Gimnazjum nie zabrakło ludzi z otwartym sercem i wrażliwością na ludzką krzywdę. Wiele przybyłych osób pojawiło się na imprezie już kolejny raz, mając okazję nie tylko do kibicowania, ale także udziału w emocjonującej licytacji. Na tegorocznym turnieju było w czym wybierać, gdyż darczyńcy przekazali najwięcej pamiątek sportowych. Z roku na rok jest ich coraz więcej. Z roku na rok turniej w Wąbrzeźnie cieszy się coraz większą renomą. Ludzie o nim słyszą w całej Polsce. I chętnie nam te pamiątki dają. Sportowcy bez mrugnięcia okiem często dają nam czy swoje koszulki, czy swoje rękawice w przypadku tych, którzy uprawiają sporty walki. Wśród perełek znalazły się koszulki reprezentacji Polski w piłkę ręczną i nożną oraz rękawice Joanny Jędrzejczyk. Reprezentacja TVP na licytację przywiozła piłkę Ligi Mistrzów z autografami reprezentacji Polski, która ostatecznie została zlicytowana za 1500 zł. Obecny podczas całej imprezy Łukasz nie krył radości ze spotkania z tak liczną publicznością. Jak się okazuje, jest on wielkim fanem rywalizacji na boisku i wspólnie z najbliższą rodziną ogląda transmisję w telewizji. Lubisz tak w ogóle sport? Najbardziej lubię tenis. Tenis? Tak. Tenis ziemny, tak? Tak.
Poruszający się na wózku inwalidzkim 16-letni dziś Łukasz cierpi na rzadką chorobę, zespół Lowa i jest osobą niedowidzącą. Dzięki zbiórkom rodzice są w stanie zapewnić mu godną opiekę i stałą rehabilitację, a także zakupić lekarstwa i sprzęt ortopedyczny. W tej edycji turnieju zaplanowano zakup trójkołowego, dwuosobowego roweru rehabilitacyjnego, na którym Łukasz będzie mógł się poruszać razem z tatą. W ogóle naszym celem podczas tej zbiórki dzisiejszej to jest, wiadomo, leczenie, rehabilitacja Łukasza. To, co żeśmy mówili, Łukasz traci wzrok, na jedno oko nie widzi, w drugim traci wzrok. Chcemy mu pokazać jak najwięcej. Wśród atrakcji przygotowanych na ten dzień znalazły się pokazy karate i capoeira, a także spotkanie z legendą polskiej piłki nożnej Andrzejem Szarmachem. Równie ważnym punktem był turniej rozgrywany systemem pucharowym. 12 drużyn, w tym kilka z Wąbrzeźna, walczyło w hali, zapewniając kibicom sportowe emocje. Ostatecznie w meczu finałowym zespół wąbrzeskiego Under Artu uległ drużynie M3 Dach. Organizatorzy dziękują wszystkim za tak liczne przybycie i zaangażowanie w imprezę. Jest coraz więcej ludzi chętnych, którzy chcą nas pomóc w leczeniu, rehabilitacji Łukasza. I między dzięki nim Łukasza życie jest, jak to się mówi, radośniejsze. Wymierna pomoc finansowa płynie, zatem otwieramy nasze serca, dajemy coś dobrego także tym drugim, często maluczkim, tym, którym się poszczęściło w życiu mniej, a którzy też mają prawo do tego, żeby żyć z godnością. Czwartego listopada na Wąbrzeskiej Pływalni odbyły się zawody pływackie 11. Memoriału imienia Pawła Bączyńskiego. 82 młodych pływaków nie tylko z naszego miasta walczyło w poszczególnych rocznikach na trzech dystansach. Frekwencja dopisuje, a nawet można powiedzieć, że chyba jest większa z roku na rok, ponieważ przyjazne wody, klub działa. Efekty działalności klubu są widoczne nie tylko w naszym mieście, ale także za sprawą sukcesów wąbrzeskich zawodników, również poza naszym województwem. Dzieci są bardzo chętne do nauki pływania oraz doskonalenia wyuczonych stylów pływackich. Dzisiejsze uczestnictwo 5,5-letniego chłopca też pokazuje, że jednak dzieci pomimo tak młodego wieku są chętne. No i tylko brawa dla rodziców, dla dzieciaczków. Zawody rozpoczęły się od startów roczników 2010 i młodszych na dystansie 25 metrów. Laureatami najmłodszej grupy zostali Zuzanna Rusinek i Paweł Wasilewski. Z rocznika 2009 na najwyższym stopniu podium stanęli Maja Mądry oraz Antek Staniszewski, zaś z rocznika 2008 Jagoda Lupertowicz i Kajetan Dąbrowski. Nie czułem żadnego zmęczenia na początku, w środku lub na końcu, bo płynąłem tak jak zawsze. Nie byłam zmęczona, ale trudno było. Pod koniec już czułam zmęczenie. A powiedz, który raz już bierzesz udział w zawodach? No? Nie wiem, dużo razy już byłam. Jako kolejni na dystansie 50 metrów startowali chłopcy i dziewczęta z roczników 2006 i 2007. Tu zwycięzcami w młodszej grupie byli Weronika Łupkowska i Kacper Sikora, zaś w starszej Oliwia Makowska i Kacper Nędza. Dla tegorocznych zwycięzców memoriału była to kolejna już okazja do sprawdzenia swoich możliwości. To jest dla mnie częściowo zabawa, a częściowo rywalizacja. Chcę się wygrać, ale rywalizacja też jest duża. Ostatnią grupą wiekową były roczniki 2004 i 5, startujące na dystansie 100 metrów. Wśród dziewcząt najlepsze wyniki osiągnęły Oliwia Niemyt i Julia Libuszewska, zaś wśród chłopców Mikołaj Fiałkowski oraz Mateusz Rusinek. Jak podkreślali uczestnicy, aby osiągać zadowalające wyniki, potrzebny jest systematyczny trening. Chodzę dużo tu na basen, na szkółkę. No i tam pływam dużo długości i najfajniej mi się pływa z żabą i kraulem. W przedszkolu już chodziłam na szkółkę tu. Na zakończenie memoriału wręczono statuetki prezesa MZ-Fiku za najlepsze wyniki w kategorii dziewcząt i chłopców na dystansach 25, 50 i 100 metrów. Wąbrzeska Pływalnia składa serdeczne podziękowania Państwu Annie i Bogusławowi Warżelom, właścicielom firmy Veroni, za ufundowanie słodyczy dla najlepszych zawodników.
7 listopada przedszkole Bajka zorganizowało uroczystość pod nazwą Pasowanie na przedszkolaka dla dzieci wstępujących w szeregi grupy Biedronki. Wśród zaproszonych gości byli rodzice najmłodszych bohaterów spotkania, burmistrz miasta wraz z zastępcą, dyrektor przedszkola Marzena Wilkosz i wicedyrektor Bożena Bereza. Uroczystość przygotowana i poprowadzona przez wychowawczynię grupy Mirosławę Szuberla rozpoczęła się od wspólnego tańca najmłodszych, a także prezentacji krótkiego wierszyka o przedszkolakach. Następnie starsi koledzy losowali koperty z zadaniami do wykonania, za które dzieci mogły otrzymać uśmiechniętą buźkę. W programie artystycznym maluchy starały się przekonać wszystkie zebrane w sali osoby, że zasługują na miano przedszkolaka. Przystępując z wielkim zaangażowaniem do egzaminu, zaprezentowały piosenkę pod tytułem Mały przedszkolak. Następnie perfekcyjnie recytowały wierszyk przedszkole, a także wykonały układ Moje ręce. Ponadto poprawnie wskazywały części ciała, a w zadaniu pod nazwą Przedszkolak potrafi sprzątać, dokładnie pozbierały rozsypane zabawki. Po wykonaniu wszystkich zadań i otrzymaniu kompletu uśmiechniętych buziek przystąpiono do pasowania. Ceremonia rozpoczęła się od przejścia przez specjalną bramę, a następnie dyrektor przedszkola pasowała najmłodszych przedszkolaków wielkim ołówkiem. Na zakończenie rodzice ubrali już pełnoprawne przedszkolaki w biedronkowe bluzki, a także wspólnie umieściły swoje zdjęcia na tablicy pasowanych na przedszkolaka. Serdecznie gratulujemy dzieciom z grupy Biedronki i życzymy samych miłych chwil w przedszkolu. W karnecie kulturalnym odniesiemy się do patriotycznego charakteru programu. Za sprawą wystawy historycznej oraz muzycznego przeglądu, na który Wąbrzeski Dom Kultury zaprosił mieszkańców na początku tego tygodnia. Z kolei 6 listopada Wąbrzeska Biblioteka proponowała udział w spotkaniu autorskim. Okazję do spotkania z niecodziennym gościem mieli mieszkańcy Wąbrzeźna i powiatu. 6 listopada w Wąbrzeskim Domu Kultury gościł Szymon Hołownia, znany dziennikarz, publicysta i autor bestsellerowych książek. Dwukrotny laureat Nagrody Grand Press oraz laureat Nagrody Dziennikarskiej Ślad imienia księdza biskupa Jana Hrabka. Znany z prowadzenia programów Mam Talent, Między Sklepami oraz Ludzie na Walizkach. Jego książki można polecać osobom, które szukają Boga w swoim życiu, jak również i tym, którzy nie do końca Go rozumieją. W przeważającej mierze traktują o Bogu, Jego sile i mocy. Zachęcam, żeby ludzie te książki czytali po prostu i oglądali, czy w nich coś ważnego jest, a czy bardziej będą podobały im się książki, w których więcej mówię o moim przeżywaniu mojej wiary, czy zbiory felietonów, tak jak Instrukcja obsługi solniczki, czy hagiografie, tak jak choćby Ostatni święci pierwszego kontaktu. Napisane przez autora książki dotyczą m.in. wiary i chrześcijaństwa. W bogatym dorobku warto wymienić takie pozycje jak Kościół dla średnio zaawansowanych, Tabletki z krzyżykiem, Ludzie na walizkach, czy chociażby najnowszą pozycję Święci pierwszego kontaktu. Rozstrzał też tematyczny jest taki, że i ludzie wierzący i mniej wierzący i ci ciekawi tego czy tamtego będą w stanie coś dla siebie w tym wszystkim znaleźć. Znany dziennikarz w swojej twórczości porusza ważne i zarazem intrygujące kwestie związane z Bogiem. Próbuje wielokrotnie odpowiedzieć na najczęściej nurtujące nas pytania w sposób prosty i przejrzysty każdemu czytelnikowi. Zmierzenie się z Ewangelią jest szalenie trudne, bo Ewangelia jest bardzo trudna do zastosowania w życiu. Mam wrażenie, że wielu z nas wydaje się, i też do pewnego czasu pewnie, że Ewangelia jest czymś oczywistym, bo tyle razy te historie słyszeliśmy. Po spotkaniu można było nabyć książki autora, z których cegiełki przeznaczone zostaną na podopiecznych Fundacji Dobrych Fabryk, instytucji założonej przez Szymona Hołownię. Niemal 100 młodych wokalistów uczciło Narodowe Święto Niepodległości w Wąbrzeskim Domu Kultury. 13 listopada w sali kolumnowej odbył się drugi przegląd pieśni i piosenki patriotycznej. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej inicjatywie.
podczas której w sposób szczególny zwracamy uwagę na kwestie niepodległości i wolności. Celem realizowanego wydarzenia było przywrócenie naszej zbiorowej pamięci często już zapomnianych polskich pieśni patriotycznych, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju oraz podniesienie świadomości narodowej. Była to również edukacja patriotyczna wśród najmłodszych Polaków. Bo my jesteśmy jakby dorośli uświadomieni, to jest oczywiste, ale żeby dzieciom pokazywać, że też takie święta są nie tylko po to, żeby raz w roku spotkać się, tylko żeby w trakcie tych prób, które się odbywają, też przynajmniej ja im tłumaczę, że to nie polega na jednym dniu w roku, prawda? By sens, istota jest o wiele szersza. Podczas muzycznego spotkania młodzież zaprezentowała program artystyczny składający się z utworów o charakterze patriotycznym. Wśród nich znalazły się niezapomniane Serce w plecaku, Dziewczyna z granatem czy Sen o Warszawie. Utwory wybrałam sama, są bardzo emocjonalne i miałam możliwość wykorzystania tego, że bardzo dobrze się czuję w repertuarze aktorskim i właśnie te utwory takie były, mogłam pokazać emocje. Teksty utworów przypominały publiczności o ważnych wydarzeniach zmieniających losy naszej ojczyzny. Wszystkie pełne emocji i wzruszeń. Jak przygotować się do muzycznych konfrontacji z tak trudnym repertuarem? To jest zespół, który zawiązał się we wrześniu tego roku. No i w sumie tak powolutku do tego czasu szykowaliśmy materiał na 11 listopada u nas, no i przy okazji wykorzystaliśmy tutaj. A czym dla młodych osób jest patriotyzm? O to zapytaliśmy uczestników wąbrzeskiego przeglądu. Miłość do ojczyzny i przypominanie o tym, co działo się kiedyś, że nie zawsze nasz kraj był wolny i właśnie podtrzymywanie tej tradycji. Dbanie o nasz kraj, no i o ludzi innych też. No i taki wzajemny szacunek, że szanujemy się i no... I mili jesteśmy dla siebie. To przede wszystkim codzienna pamięć o naszym kraju, nie tylko od święta, tak? Bo to, co my muzycy możemy jakby dać tutaj i w czym możemy się spełnić i pokazać to, nad czym pracujemy na co dzień, to są koncerty dla państwa. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za pamięć i muzyczny pomnik zbudowany dla żołnierzy walczących o wolność za ojczyznę. Natomiast instruktorom za wkład pracy w przygotowanie młodych wokalistów. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i upominki rzeczowe. Jedynym z modułów nawiązujących do obchodów Święta Niepodległości w Wąbrzeźnie było otwarcie wystawy sztandarów historycznych. Stąd właśnie pojawiały się one na sztandarach. 13 listopada w Wąbrzeskim Domu Kultury spotkali się miłośnicy lokalnej historii, aby odkryć kolejne jej zakamarki. Na wystawie można było zobaczyć różnego rodzaju misternie wykonane sztandary i chorągwie stanowiące własność nieistniejących już instytucji i organizacji. Sztandar partyjny PZPR-u, mamy gonfalony kościelne, czyli my potocznie mówimy chorągwie kościelne, prawidłowa nazwa gonfalony. Mamy sztandary towarzystw, instytucji, organizacji i sztandar chówca wąbrzeskiego. Podczas spotkania goście mieli okazję posłuchać prelekcji przeprowadzonej przez historyka Pawła Beckera, który opowiedział o dziejach powstania sztandarów oraz ciekawostkach z nimi związanych. Ich symbolika świetnie opisana przez Jana Długosza w dziele Banderia Prutenorum, czyli pierwszym dziele opisującym sztandary i chorągwie polskie, jest wspaniałym świadectwem naszej historii i właśnie historii sztandarów. Później, jeśli chodzi o Wąbrzeźnię, mamy ogromny przeskok i właśnie te sztandary pojawiają się dopiero w wieku XIX. Chorągwie i sztandary towarzyszą ludziom od ponad 5000 lat. Pierwsze znane były już w starożytnym Egipcie. Niewątpliwie losy wąbrzeskich sztandarów są znacznie krótsze, ale równie ciekawe i kryjące wycinek lokalnego dziedzictwa kulturowego.
Na szczególną uwagę zasługuje m.in. najstarszy zachowany sztandar Towarzystwa Przemysłowego z 1886 roku. Absolutnie, to jest bezkonkurencyjny, tam są niemalże drukowane seryjnie, wszystkie takie same. Proszę Państwa, każdy jest inny. Rzeczywiście powstał wraz z początkiem organizacji. Tu będzie sztandar Towarzystwa Przemysłowego z roku 1886, założony przez studenta Mariana Sassa w końcu XIX wieku. Tego dnia zaprezentowano również zbiór pamiątek związanych z Wąbrzeźnem od zaborów po okres międzywojenny, których właścicielami są członkowie Fabryki Wąbrzeskiej Historii Przemysław Pietras i Paweł Dąbrowski. Jest bardzo ciekawych rzeczy związanych z Wąbrzeźnem, jak na przykład guziki, właśnie z tego munduru oryginalne ze szlaku, tutaj co się przytarkło Wąbrzeźna, jak na przykład znaczki pocztowe z Brizen, butelki po fabryce wody mineralnej, jaka mieściła się w Wąbrzeźnie. Dużym zainteresowaniem, szczególnie najmłodszych uczestników wystawy, był mundur żołnierza z kampanii wrześniowej z 1939 roku, zaprezentowany przez lokalnego pasjonata historii. Udało mi się zdobyć coś takiego jak plecak wzór 27, oryginalny dostać. Nie mogłem dostać ten kopii, dlatego kupiłem oryginał. Zawsze jest to wyposażenie, a staram się zrobić to jak najbardziej dokładnie. Brakuje mi jeszcze parę rzeczy, ale widzę, że tworzy się większa grupa takich pasjonatów, żeby otworzyć grupę rekonstrukcji historycznej. Zrealizowane wydarzenie było upamiętnieniem kolejnej już rocznicy odzyskania przez Polskę wolności. Wystawę można oglądać do 15 grudnia w godzinach pracy jednostki. Tym materiałem kończymy najnowsze wydanie programu lokalnego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia.